Wydarzeniem roku w kategorii działalność naukowa i wydawnicza okazała się książka 120 lat bydgoskich wodociągów i kanalizacji 1900-2022 z perspektywy Muzeum Wodociągów. Za nią nagrodę główną w tegorocznej edycji konkursu Muzeon Kujawsko-Pomorskie Muzealne odebrały miejskie wodociągi w Bydgoszczy. Mamy przepiękne dwa obiekty, wieża ciśnień i hala pomp. Przed kilkunastoma laty zastanawialiśmy się, co w tych obiektach, jakie nowe życie w nie tchnąć i pomyśleliśmy, że będziemy prowadzić tam edukację. Odpowiedź na pytanie, skąd się bierze woda w kranie i co z tą wodą można zrobić później. W ramach działań związanych z przygotowaniem tych obiektów do tej nowej funkcji, którą już od 10 lat z powodzeniem i ku zadowoleniu mieszkańców realizujemy, też równolegle gromadziliśmy w okresie prawie 20 lat różnego rodzaju artefakty, dokumentacje, projekty, dokumenty związane z techniką wodociągową, techniką kanalizacyjną. W tym okresie zgromadziliśmy ponad 2000 różnego rodzaju artefaktów. Wystawa, którą można jeszcze oglądać w hali POMP z okazji 120-lecia, pozwoliła nam pokazać większość z tych najciekawszych obiektów, ale pomyśleliśmy, że powinniśmy zrobić album, który by opisał te artefakty, te dokumenty, te projekty, których na co dzień nie możemy pokazać, których nie widać. Zespół pracowników miejskich wodociągów opracował taki album. Okazało się, że jest to tak dobre opracowanie, tak profesjonalne opracowanie, że zostało dostrzeżone przez kapitułę Muzeon, która nagrodziła nas główną nagrodą właśnie w kategorii edukacji. Okazuje się, że ten nasz album, ta książka opisująca te historyczne dokumenty i artefakty wodociągowe jest bodaj pierwszym tego typu opracowaniem w skali kraju. Celem tej publikacji jest wsparcie osób odwiedzających nasze muzeum, albowiem niektórzy przychodzą do muzeum, zwiedzają wystawy indywidualnie, ona ich zaciekawia i chcieliby sobie w domu doczytać informacje, więc nabywają taki podręcznik i mogą to zrobić. Cała publikacja została podzielona na 5 rozdziałów, który odzwierciedla układ wystawy przed momentem powstania wodociągów, budowa wodociągów, okres międzywojenny, czasy PRL-u i czasy współczesne. I dzięki temu każdy, kto tą publikację ma w ręku, jest tak jakby odbiorcą treści wystawy i dodatkowo może poczytać o eksponatach. Otóż na wystawie te opisy eksponatów są króciutkie, z reguły 2-3 zdania, a na końcu każdego rozdziału zostały zamieszczone duże zdjęcia, obrobione w dużym formacie, gdzie są interesujące duże opisy tych eksponatów, więc to, co jest na wystawie, jest uzupełnione w tej publikacji. Najbardziej interesujące są właśnie te podsumowania rozdziałów w formie zbioru eksponatów. Na to poświęciliśmy najwięcej czasu, aby wykonać odpowiedniej jakości zdjęcia i odszukać informacje o tych eksponatach. One z reguły mają 100-120 lat. Te fragmenty publikacji poświęcone eksponatom uważamy, że są najciekawsze, najbardziej interesujące z tego względu, że odsłaniają to, co z reguły jest ukryte albo pod ziemią, albo w jakichś budynkach należących do wodociągów czy kanalizacji. Pandemia pokrzyżowała nam nieco szyki z tego względu, że utrudniony był kontakt chociażby z drukarnią, z wydawcą. Co więcej, praca w muzeum wyglądała hybrydowo, a więc pewne dni byliśmy w pracy na miejscu, pozostałe w domu, więc trzeba było to rozplanować i to się też przeciągało w czasie. Ciężko było? Nie, była to przyjemność z tego względu, że zespół muzealny jest zgrany i pracowaliśmy też razem nad wykonywaniem fotografii, konsultacjami, tak aby ta praca rzeczywiście podobała się jak największemu gronu odbiorców. W 2020 roku Muzeum Wodociągów przygotowało wystawę nową w hali POMP poświęconą 120-leciu bydgoskich wodociągów i kanalizacji. I w kolejnym roku, w 2021, postanowiliśmy stworzyć publikację na tej podstawie i rozbudować ją o treści, które nie są prezentowane na wystawie i mogłyby ją jeszcze uzupełnić. Pierwsze egzemplarze publikacji odebraliśmy już pod koniec 2021 roku. Czuję się teraz spokojny i zadowolony, że w czasie tej pandemii udało się zrealizować takie dzieło i że Miejskie Wodociągi i Kanalizacja oraz Muzeum podołało temu wyzwaniu i w ciągu roku spięło taką publikację. Dostępność do tej publikacji jaka? Wszystkie osoby, które chciałyby nabyć taką publikację, mogą to zrobić w sklepie muzeum, zarówno w hali POMP, jak i wieży ciśnień w godzinach otwarcia muzeum. Na pewno młody zespół, który wie, na czym to polega,
historycy z doświadczeniem, też przyczynili się do tego, że pokazanie tej historii i też realizacja edukacji na bazie tej historii właśnie wygląda w taki sposób, że po 10 latach okazuje się, że jest to jedno z ciekawszych miejsc w Bydgoszczy, które można odwiedzić. Odwiedzają to miejsce bydgoszczanie, ale nie tylko. Też przyjeżdżają osoby z zewnątrz, czasami specjalnie, aby te obiekty zobaczyć. Nas to bardzo cieszy. Na pewno dodatkowe zdarzenia kulturalne, które mają miejsce w hali pomp, Muzyka u źródeł, ten festiwal, który już za chwilę, zapraszam Państwa, i galeria wystaw malarstwa, i fotografii, grafiki i innych wieży ciśnień, też jako przy okazji przyciągają mieszkańców.